Każdego dnia rurociągami przesyłane są różne substancje, takie jak rozpuszczalniki i substancje chemiczne ropa, gaz, Chłodziwa w branży wydobywczej, a nawet para wodna w przemyśle energetycznym. Ciecze przepływające przez rurociągi mają różne własności, dlatego do ich pomiarów stosuje się różne metody. Jedną z nich jest pomiar przepływu metodą wirową. Już w XVI wieku Leonardo da Vinci zaobserwował tworzenie się zawirowań podczas przepływu wody. Wokół nieopływowego elementu. Około 400 lat później węgierski fizyk Theodor von Karman opisał prawa fizyczne decydujące o tym, w jaki sposób powstają te zawirowania. Przyjrzyjmy się zatem, na czym polega ten rodzaj pomiaru. Wewnątrz przepływomierza wirowego, w środku rury pomiarowej, znajduje się przegroda zakłócająca przepływ. Za przegrodą znajduje się pojemnościowy czujnik pomiarowy DSC który rejestruje różnice ciśnień powstające w przepływającej cieczy. Kiedy nie ma przepływu cieczy, nie obserwujemy żadnych zawirowań. Gdy ciecz zaczyna płynąć i osiąga określone natężenie przepływu, za przegrodą stopniowo zaczynają tworzyć się wiry. Wiry te pojawiają się naprzemiennie po obu stronach przeszkody i odpływają wraz z cieczą. Tworzą się strefy wysokiego i niskiego ciśnienia, które powodują powstanie zjawiska ścieżki wirów Karmana. Zmiany ciśnienia odpowiadają częstotliwości przepływających wirów i są precyzyjnie zarejestrowane przez czujnik pomiarowy. Możemy to zobaczyć na animacji w zwolnionym tempie. Stosowany czujnik pojemnościowy DSC jest bardzo dobrze zrównoważony mechanicznie. Dzięki temu jest on odporny na drgania przenoszone przez rurociąg. Nagłe wzrosty ciśnienia oraz szoki temperaturowe nie mają wpływu na pomiar. Odległość między dwoma kolejnymi wirami odpowiada określonej ilości cieczy, zatem zliczając wiry można obliczyć przepływ całkowity. Im większa prędkość przepływu, tym większa częstotliwość pojawiania się wirów. W niektórych aplikacjach prędkość ma zbyt małą wartość, aby mogły się wytworzyć wykrywalne wiry. Można temu zaradzić stosując przepływomierz z wewnętrznym przewężeniem. Zmniejszenie przekroju nie ma wpływu na dokładność pomiarów. Funkcjonalność przepływomierza można rozszerzyć o opcjonalny pomiar temperatury, który jest zintegrowany w czujniku urządzenia. Taka konfiguracja wraz z komputerem monitorującym przepływ pozwala obliczyć przepływ energii i przepływ masowy. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w procesach przemysłowych, w których występuje para nasycona lub gazy. Endres i Hauser produkuje trwałe i niezawodne przepływomierze wirowe o dożywotnim współczynniku kalibracji, które zdobyły uznanie setek tysięcy zadowolonych użytkowników oraz prestiżowe nagrody. Mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji. Endres i Hauser Twój kompleksowy dostawca systemów pomiarowych.